Dzień dobry, koziorożce. Nie umiem sobie coś dzisiaj miejsca znaleźć na tym moim krzesełku, wiecie? Czasami tak mam, że siedzi i tu niewygodnie, tam niewygodnie. W ogóle ten obrus chciałam taki ładny i jak tutaj trzymam rękę, to mnie boli, kuje. O, rany. Kochani, koniec narzekania. Koziorożce, tygodnióweczka dla Was na tydzień od 31 października do 6 listopada. Pamiętajcie, że czytanie, które robimy, jest ogólne dla wszystkich koziorożców, więc nie z każdym będzie rezonować. Czemu? Bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną sytuację. I radzę Wam sprawdzić swój drugi znak, ascendent. Możecie także policzyć, gdzie macie Słońce, gdzie macie Księżyc, Wenus. Ja osobiście Wam powiem, że rezonuje ze mną mój ascendent. Jeżeli nie wiecie, jak to policzyć, kochani, to na moim Facebooku, na stronie dałam Wam linka i tam jest informacja, jak obliczyć swój ascendent, tak? Kochani, talie przetasowane. Dziękuję bardzo za lajki, za komentarze. No i super, że tak ładnie piszecie. Ja wiem, kochani, ja wiem. W komentarzu wystarczy słoneczko, serduszko, co tam lubicie. No dzięki temu po prostu kanał może być, tak? Tak nas rozliczają, więc słoneczka, bardzo Was proszę. Zostawcie ślad po sobie. Nowe osoby, serdecznie witam. Widzę, że przybywa Was tutaj na moim nowym kanale. Jeśli sobie jeszcze do tej pory nie subskrybowaliście kanału, to zachęcam. Natychmiast otrzymacie informację, że jest nowy filmik na kanale. Tam jest taki szary dzwoneczek. Jak go naciśniecie, to dostaniecie zaraz informację, że jest nowy filmik. Kochani, przy tasowaniu wypadła mi karta anielska, cele. I powiem Wam, skoro się tak bardzo pcha do przodu, to stawiajcie koziorożce w tym tygodniu na własne cele. Wyznaczcie sobie cel. Zapiszcie go, pochwalcie się wynikami, bo wiecie, że małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Zostawię tą kartę tutaj. Każdy z Was niech się zastanowi nad swoim celem w tym tygodniu. Ta karta nam wypadła. A jaka jest Wasza energia na ten tydzień od 31 października do 6 listopada? No i mamy rydwan. Dużo na pewno, kochani, dużo będziecie jeździć, to jest raz, można z tego wyczytać. Dwa, będzie was nosić, będziecie w ruchu, będziecie szybko. No, wiecie co, no czas 1 listopada to dziwne by było, jakbyście siedzieli w domu, tak? Ale na pewno ambicja, podróż, siła woli, przekonanie, chęć, uświadomicie sobie. Co potrzebujecie, czego chcecie? Na pewno duże zmiany, na pewno coś z przeznaczenia, jakieś szczęście być może odnalezione. Ta talia jest troszeczkę inna, kochani, niż pozostałe, i ja myślę, patrząc na tą kartę, nie tylko na te zmiany, ale widzę jakąś ewolucję u Was, jakiś punkt zwrotny w Waszym życiu, tak? Czyli ja sądzę, że wy macie chwytać każdy dzień, każdą chwilę, która wam przychodzi, wyznaczać sobie, kochani, cele. Tak? Na pewno będziecie aktywne w tym tygodniu, na pewno będziecie przedsiębiorcze, na pewno, jeżeli macie romanse, to w tym tygodniu po prostu przyspieszy to. Jeżeli macie kogoś, no to widzę, że taką fascynację oboje do siebie będziecie czuli. Może dlatego, że będziecie mieli na przykład wolne od pracy i będziecie dbać o partnera, tak? Może gdzieś wyjedziecie razem, a może poznacie nową miłość. Może w miejscu, gdzie będziecie, gdzie pojedziecie, zobaczycie kogoś, kto zawróci wam w głowie. Będziemy oczywiście, kochani, dopytywać. W każdym bądź razie, kochani, ogólnie powiem wam, że będziecie bardzo dobrze, że Jezus, jak się jąkam, się czuły. Za dużo i za szybko chcę powiedzieć. Kochani, poprawa zdrowia. Duża poprawa zdrowia. No, to idziemy do pracy. Popatrzymy, co tam w finansach, dobrze? W pracy i w finansach. Co u moich kochanych koziorożców? No, u was, słuchajcie, pięć kielichów.
Troszeczkę smuteczków. Nie wiem czemu, bo pod spodem mamy maga. I albo będziecie, kochani, niezadowoleni z pracy, albo może nie dostaniecie wypłaty, słuchajcie, powiedzą. Koziorożcu, nie teraz. A ty powiesz, ale jak nie teraz, jak ja muszę tu jechać do rodziny, muszę, kochani, troszeczkę, albo sobie weźmiecie wolne, tak jak powiedziałam wcześniej, albo po prostu wam firmę zamkną i powiedzą, że my wyjeżdżamy. A może, kochani, tak teraz myślę, bo wiecie co, może będziecie rozpamiętywać z tym magiem tą przeszłość. Może, kochani, coś wam się nie uda w interesach. Może złą umowę podpiszecie, może ze złym kontrahentem. Uważajcie na swoje decyzje. Może nie dostaniecie, kochani, pieniążków w tym tygodniu. Może nie przyjdą na czas. Może nie będziecie chciały z tymi ludźmi mieć nic wspólnego. Może zrobili wam krzywdę. Pięknie do was mówili, a za plecami okazało się. Ja sobie, kochani, dopowiem. Ja sobie chcę dopowiedzieć i już wam mówię. Może tak, może, słuchajcie, może szukacie pracy. Kochani, jeżeli mieliście romans w pracy, to on się zakończy w tym tygodniu. I to może być to, co wam zaboli. Być może osoba, z którą wam się bardzo dobrze pracowało, musi się przeprowadzić, musi zmienić miejsce pracy i to będzie dla was tym smutkiem. Być może, kochani, bardzo kochaliście swoją pracę, byliście z niej zadowoleni, a okaże się, że przenoszą was na inne stanowisko, na inny wydział, na inne piętro i będziecie troszeczkę załamani, bo to nie ci ludzie, nie to piętro, nie te energie. Ale, kochani, pamiętajcie, żeby się czuć dobrze w obecnej pracy, no wszędzie są potrzebne zmiany. Także może niepotrzebnie będziecie się, kochani, zamartwiać. Może do przodu, bo mamy ostatnią kartę siły, czyli powodzenie. A może zwróćcie uwagę, czy nie macie jakiegoś lwiątka obok. Zwróćcie sobie, kochani, uwagę, bo pod spodem mamy 7 kielichów, czyli ktoś by wam mógł pomóc w tej pracy. Ktoś by mógł pomóc wam znaleźć tą pracę i jak usiądziecie, zasiądziecie do internetu, to możecie znaleźć nawet dwie. I idziecie na rozmowę i okazuje się, że to wcale nie jest tak, że siedzicie w domu w listopadzie. Także, kochani, działamy. Nie czekamy, tylko działamy. No. To ja zapytam, co tam u was w miłości. No to chodź, jak mi tak tutaj siła, ta sama karta, kochani, siła. Chcecie kochać. Z tym rydwanem, kochani. Karta siły to znowu znak lwa. Może macie osobę spod znaku lwa i będzie dla was bardzo ważna. W związkach uważam, słuchajcie, podpisuję się pod tą kartą obiema rękami, że będziecie szczęśliwe. Możecie przejąć kobietki inicjatywę w związku. Możecie zaakceptować swojego partnera, nawet jak ma brzuszek, a do tej pory wam to przeszkadzało. Będziecie namiętni, będą o was dbać, będziecie zadowolone. Wydaje mi się, że dużo się będzie działo u was w sypialni. Myślę, że jeżeli jesteście długo, długo w związku, no to trzymacie się razem i pokazujecie światu, że sobie na to zasłużyliście. Natomiast kobiety, które jesteście same, czy mężczyźni, którzy są tutaj sami, ja oczywiście kartę dopowiem, ale dla mnie zawsze ta karta mówi, znajdźcie w sobie tą siłę, tą moc, żeby się otworzyć na drugiego człowieka, bo w
innych taliach karta siły pokazuje kobietę, która ujarzmia lwa, czyli pokazuje się te wasze wyższe ja albo ukryte ja. A wy chcecie tej namiętności, tej kontroli, tej nutki zazdrości. No i mamy króla denarów, wisielca, 8 mieczy. Wszystko jest w waszej głowie. Słuchajcie, jeżeli jesteście w tak zwanych układach czy w trójkątach, to one w tym tygodniu troszeczkę zawisną. Nie będzie może tych kontaktów tak często, ten pan nie przyjedzie, nie spotkacie się, bo po prostu czas jest taki, że na pewno spędzi z rodziną, być może pojedzie na groby i wy w głowie będziecie sobie myślały, że was nie chce, bo nie pisze. No jak ma pisać, jak jest z rodziną? Jeżeli jesteście, kochane moje koziorożce, same, wy możecie nie dostrzec kogoś, kto się już kręci koło was. Wy będziecie sobie chciały zrobić przerwę, wy nie będziecie chciały odpisywać, rozmawiać. Spadnie jakiś kłopot, jakbyście nie mogły wybaczyć, jeżeli to będzie ktoś z przeszłości, słuchajcie. Wy musicie się głęboko zastanowić nad dalszym postępowaniem z tą osobą, jak z tą osobą rozmawiać, jak się z nią spotkam, co jej powiedzieć. I znajdziecie, kochani, w sobie tą siłę, żeby tej osobie powiedzieć prawdę. Myślę, że ona jest głęboko w waszym sercu. Może to być, kochani, osoba z żywiołu ziemi. Byk, panna lub inny koziorożec, tak? Czyli ja wam powiem tak, może i nawet raczek, rybka, nie wiem, może. Powiem wam tak, może jakieś lwiątko, ale na pewno, kochani, dacie sobie czas. Nie będziecie wchodzić szybko w związki. Wy nawet jak będziecie kogoś poznawać przez jakiś portal, to będziecie udawać, że was nie ma, że jesteście niedostępne. Ale będziecie miały w sobie ogromną siłę, żeby to pokonać, te lęki, te strachy, bo będziecie chciały. Sprawdzę teraz, kochani, wasze otoczenie, rodzinę, przyjaciele, dzieci. No i tutaj ładnie, tutaj mamy 6 monet, kochani. Macie fantastyczną rodzinę, macie fantastycznych przyjaciół, na pewno jesteście ze sobą blisko, z siostrą, z bratem, z mamą, z tatą. I to jest tydzień dla was. Nawet jak to nie będzie tydzień, to będzie dzień, dwa. Spędzicie czas z rodziną, spędzicie czas z przyjaciółmi. Jeżeli zapomnicie do kogoś zadzwonić, pojechać, zróbcie to. To jest karta mówiąca o tym, że jesteście w symbiozie. Jeden jest dla drugiego. Jeden dla drugiego jest potrzebny. Tak samo wy jesteście im potrzebni, jak oni wam. Myślę, że bardziej spojrzycie na swoje dzieci w tym tygodniu. Jeżeli oczywiście macie dzieci, kochani, to zwrócicie uwagę na własne dzieciątka. Poświęcicie im czas, energię, tak? Zobaczymy, co w waszych nadziejach, może obawach, ale jakoś tak wyczuwam śmierć. Wy chcecie zmiany pod spodem trójka mieczy. Osoby, które są po rozwodach, po ciężkich rozstaniach, kochani, do was idzie już ta zmiana. Karta śmierci to nie jest de facto karta mówiąca koniec, umarł. Nie. Śmierć to transformacja w kartach. Śmierć to zmiana, czyli nic już nie będzie takie same. Nic nie będzie takie, jak mówiłyśmy do tej pory. Na pewno będzie odrodzenie, na pewno będzie odpuszczenie. Już nie będzie depresji, już nie będzie zastoju, już nie będzie stagnacji. Będzie koniec myślenia, kochani, o tym, że on mnie zostawił, on mnie zranił, on mnie zdradził. Wy wierzycie, że będzie lepiej. Wierzycie w to całym swoim sercem. Ja widzę, że pewnego etapu jest nieuchronny koniec. Każdy z nas ma różną sytuację, więc
Potem powiecie, co to było. Być może skontaktujecie się z osobą, jak ja, z wróżką, jasnowidzem. Ale bardzo często ta karta mówi mi, że odcinacie się od tego wszystkiego, na co postawiliście, a nie wychodziło wam. Nie lubicie swojego obecnego chłopaka. W nadziejach macie, zostawię go. Otworzę się na kogoś innego. On mnie rani albo ona. On mnie okłamuje, zdradza. Drugi scenariusz. Chcecie przestać być samotni i stawiacie sobie cel. Spotykam się, zapisuję się na jakąś grupę, idę na jakiś kurs, poznaję ludzi, robię coś w tym kierunku. Rozumiecie, kochani? Ruszacie z miejsca i zaczynacie nowy początek. Takie macie nadzieje, tak ja was widzę. Co miłego może się wydarzyć w tygodniu od 31 października do 6 listopada? Pięknie, a z buław. Chyba nie spodziewacie się tego wybuchu ogromu szczęścia, radości. A z buław to jest taka pasja, to jest namiętność. Chyba nie będziecie już tacy poważni koziorożce. Może właśnie dość już z tą powagą. Może trzeba naprawdę wprowadzić zmiany do waszego życia. Porzucić dotychczasowe i otworzyć się na nowe. Dostaniecie impuls, dostaniecie natchnienie. Zobaczycie, że zapoczątkujecie jakieś zmiany, obojętnie jakie, czego by one nie dotyczyły. One będą na dobre. One będą na dobre, bo wyrazicie siebie. Będziecie miały motywację, cel, autorytet. Będziecie gromadziły wokół siebie osoby, które was będą kochały, was podziwiały. Będziecie wolały porozumieć się niż kłócić się. Będziecie wolały, moim zdaniem, bywać w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. W restauracjach. Nie siedzieć w domu na kolacji. Wyjść do ludzi. Na pewno w tej karcie podjęcie ryzyka. A z buław to dla mnie podejmij ten cel. Podejmij ryzyko, żeby zrealizować swój cel. Ruch do przodu. Macie tutaj rydwana w waszej energii. A z buław. Sprawdzę, co odejdzie do przyszłości. Otwarło się same. Do przyszłości tak. Albo idziecie składać o rozwód, bo mamy tutaj kartę kapłana. Tak. Albo spotykacie osobę spod znaku byka. Myślę, że kochani, większość z was jeżeli do tej pory na przykład tylko ślub kościelny, o, tak będziecie sobie myśleć, jeżeli kogoś poznam, to tylko ma być ślub kościelny. Ta osoba musi być osobą wierzącą. Teraz zmienicie zdanie. Teraz wam nie będzie zależało, czy to będzie katolik, czy to będzie ktoś inny. Teraz nie będzie wam zależało o takich, na przykład, że seks tylko po ślubie. Przerwiecie to. Skończycie z tym. Być może skończycie znajomość z ojcem, który był toksyczny. Z mężem, z którym był toksyczny. Ja myślę, kochani, że cokolwiek by to nie było, to wy przestaniecie te swoje przekonania głosić na głos. Może nie pójdziecie do księdza, do spowiedzi, tylko będziecie się spowiadać w domu, zapalicie świeczkę. Może zerwiecie z tradycją, bo będziecie miały dosyć robienia w niedzielę tego samego dania i przerwiecie to. Myślę, że tak będzie.
czego nie wiecie, co karty chcą wam powiedzieć, czego nie wiecie. I karta rada od razu. I równowaga. Że wszystko jest w równowadze. Wszystko będzie tak, jak sobie zaplanujecie, ale powoli do celu. Kochani, piękna karta. Może znak strzelca będzie tutaj ważny, bo umiarkowanie to tak, to znak strzelca mówi o powściągliwości. Może piliście za dużo alkoholu. I karty mówią, rób to z umiarem. Może trzeba przejąć samokontrolę nad firmą. Może trzeba odnaleźć złoty środek. Może trzeba połączyć ze sobą pewne elementy, żeby zrobić to w całość. Może coś trzeba zmodyfikować. Może coś trzeba oczyścić. Może organizm. Może, kochani, nie mieliście motywacji, a teraz ją znajdziecie. Może nie okazywaliście uczucia komuś i teraz twierdzicie, muszę przestać tak robić. Na pewno będziecie uczyli się na zasadzie prób i błędów. Na pewno będziecie wybaczać. Na pewno będziecie skłonne do kompromisów. Rada. Trzy buławy. Iść za ciosem. Iść do celu. Zrealizować to, co mieliście. Chciałaś iść na kurs pływania? Chciałaś się nauczyć pływać? Nieważne, ile masz lat. Ważne, co ty chcesz. Masz iść to zrealizować. Tu jest realizacja tego. Idź się zapisz, zobaczysz, że w tym tygodniu ci się uda. Ja tylko podaję, kochani, przykład. Każdy z nas ma swoją inną sytuację. Zobaczymy, co jeszcze karty chcą moim aniołkom powiedzieć. Macie albo bardzo dobrego szefa, albo bardzo dobrego ojca, męża, osobę starszą, który o was pamięta. No i macie wspaniałych przyjaciół. Nie da się to ukryć, kochani. Pamiętajcie o rodzinie w tym tygodniu. Tak mi się jakoś mocno zaznaczyła rodzina u was. Wielka radość przez dzieci. Kochani, może dzieci do was przyjadą. Widzę odwiedziny, widzę spotkania. No, niesamowity czas. Może nie tak radosny jak zawsze, jakbyście to chciały, ale będą emocje. Będą emocje, będą spotkania. Jeżeli czekacie na jakieś pieniądze, spadki, to nie dostaniecie. To nie myślcie, że finansowo w tym tygodniu, zresztą potwierdziły karty, finanse to nie ten tydzień. Nie ten tydzień, to nie teraz. Musicie poczekać jeszcze. Co jeszcze wam mogę powiedzieć, kochane moje koziorożce? Patrzcie, co tu się dzieje, same lecą. Słuchajcie, sprawdzajcie swoje rachunki, sprawdzajcie, bo tutaj mamy sąd komornik, żeby wam nie przyszło jakieś pismo upominające i tak dalej. Kochani, może ktoś nie płaci alimentów, to jest sygnał, idź do komornika. Może ktoś nie płaci wam faktur, to jest sygnał, działaj, próbuj. Zrobicie jak chcecie. Dam wam fajny przekaz radosny. Bardzo radosny. Słuchajcie, dla was czas się wznieść. Karty nie rozsypywać mi się. Piękna karta, patrzcie. Przeczytam wam, bo jest tylko troszeczkę. Niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, zawsze mamy potencjał, by wznieść się ponad to. Decyzja, by powstać, jest ważna. Wynurz się z naszych negatywnych myśli lub ograniczających przekonań. Opuść naszą sferę komfortu lub wznieś się ponad użalanie. Aha. Wyjdź z dołka, bądź wynurz się z torby z chipsami. Wstań. Na co czekasz? Pięknie rezonują te karty ze sobą, cele i czas się wznieść. Kochani, to jest dla was ważny przekaz, bardzo ważny. Zadajcie sobie pytanie, kochani, teraz w myślach dotyczące przyszłego tygodnia. Ja wam wylosuję trzy karty z odpowiedziami. Jeżeli będziecie potrzebować więcej czasu,
zróbcie sobie pauzę w filmiku, zastanówcie się. Możecie w tym czasie dać komentarz, lajka. No. Ja, kochani, przechodzę do odczytu. Pierwsza odpowiedź. Klarowna komunikacja. Mów wyraźnie, o co ci chodzi. Rozmawiaj rzetelnie. Odpowiedź numer 2. Macie zadać pytanie waszym aniołom. I 3. Macie zdobyć więcej informacji. Jeszcze raz. Pierwsza odpowiedź. Klarowna komunikacja. Druga. Spytaj swoje anioły. Trzecia. Zdobądźcie więcej informacji. Kochane koziorożce, cudownego tygodnia wam życzę. Ja wiem, że on będzie możliwy, dla nas będzie trochę ciężki, trochę trudny, ale dacie radę. Ja wiem, że wy dacie radę, bo wy jesteście osobami bardzo, ale to bardzo silnymi. Ja nie znam koziorożców, które by sobie nie dały radę. Trzymam za was kciuki za ten tydzień. Do usłyszenia, co? Już jutro. Buziaki, pa, pa.